Rosamunde Pilcher. Jeszcze mężatka. Występują. Jesteś szalona. Czy dlatego chcesz się ze mną ożenić? Nie, dlatego, że cię kocham. Mam 16 lat i całe życie przed sobą. Całe życie ze mną. Pani Summer? Słyszy mnie pani? Obudziła się pani? Przepraszam, ale dopiero dziś rano wróciłam z Nowego Jorku. Dla mnie mogła pani wrócić nawet z Księżyca. To jest sala sądowa, a nie sypialnia. Oczywiście, wysoki sądzie. W takim razie proszę mi wytłumaczyć, dlaczego ma pani klientowi przyznać wyłączne prawo do opieki. Ponieważ jestem zdania, że powinniśmy samotnie wychowującym ojcom dać te same prawa co matkom, jeśli spełniają określone kryteria. Po raz pierwszy przegrał pan sprawę. Jak się pan z tym czuje? Muszę zapytać swojego terapeuty. Miała pani lepszą strategię, pani Summer? Na pewno lepsze argumenty. Od dłuższego czasu mówi się, że łączy państwa więcej niż tylko praca. Nie powinien wierzyć pan we wszystko, co pan pisze. Jest pan synem burmistrza. Niedługo wybory. Potrzebuję skandalu. Jak tylko jakiś znajdę, poinformuję pana. Proszę się zatrzymać. A teraz jechać bardzo powoli. I co, już się obudziłaś? Ale mi głupio. I tak wygrałaś. Jesteś zły? Nie, jeśli śniłaś o mnie. A dostanę przynajmniej odpowiednie powitanie po tygodniu abstynencji? Jakieś plany na wieczór? Myślałam, że przyjdziesz do mnie. Myślałem, że tym razem ty przyjdziesz do mnie. Ja? Do świątyni władzy? Tata organizuje dziś bal dobroczynny. Dobrze. Od tej chwili Morten jest twój. A ty? Muszę jeszcze coś załatwić. Podasz mi walizkę? Proszę. Kup sobie coś ładnego. Morten? Ma pan ochotę zabawić się w dobrą wróżkę dla Kopciuszka? Karoca już jest. Nie będę musiała iść po czerwonym dywanie. Nie, wejdziemy tylnym wejściem. Męska linia Finlayów sięga XI wieku. Ich majątek chyba też. Dlatego ojciec Oskara może sobie pozwolić, żeby być nieprzekupnym burmistrzem. Proszę tędy. Ale na rachunek za prąd już nie wystarczyło. Dziękuję, Morten. Myślałam, że impreza jest w sali balowej. Ślicznie wyglądasz. Brak tylko szklanych bucików i odpowiedniej biżuterii. Oskar,
O co tu chodzi? To, co chciałem już zrobić, jak pierwszy raz cię zobaczyłem. Sienna Summer? Sienna Summer. Möchtest du mich heiraten? Czy wyjdziesz za mnie? Ja... Naprawdę? Naprawdę tego chcesz? Jesteśmy razem dopiero niecałe pół roku. Sienno, normalnie nie jestem człowiekiem pochopnym. Normalnie nie zadaję też pytań, jeśli nie wiem, jaka będzie odpowiedź. Nawet jeśli istnieje ryzyko, że nie odpowiesz po mojej myśli, to pytam cię jeszcze raz. Wyjdziesz za mnie? Przepraszam, nie szkodzi. Jeśli chodziło o pierścionek, to mam jeszcze zawleczkę od puszki Coli. Pierścionki były piękne. Boisz się mojego ojca? Nonsens, swojego? Jeśli chcesz, mogę poprosić go o twoją rękę. Nie trzeba, nie jest aż takim tradycjonalistą. Przynajmniej chciałbym go poznać i twoją matkę też. A wiedzą, że jesteśmy razem? Już dawno nie byłam w domu. Jak dawno? Pięć? Sześć? Siedem lat? Siedem lat nie byłaś w domu? A myślałem, że to ja mam trudny układ z ojcem. Ja dużo podróżuję, oni dużo podróżują. Rozumiem, że chcesz ich na to przygotować. Właśnie to muszę zrobić. Jutro rano jadę do nich. W takim razie proponuję, żebyśmy przełożyli nasz pierwszy wspólny publiczny występ. Niedługo wrócę. Uśmiech, proszę. No i wydało się. Jeśli przyszła pani po świeżą rybę, to muszę panią odesłać dwie łodzie dalej albo zaprosić do swojej restauracji. Nie cierpię ryby. A od kiedy nazywasz swój pub restauracją? Wyglądasz inaczej. Ty nie. Nie mogłem się spodziewać, że się nagle pojawisz. Nie przyjechałam na długo, rozumiem. A czego chcesz? Rozwodu. Tu jest egzemplarz dla mnie, dla ciebie i dla sądu. Jak podpiszesz, za parę tygodni będzie po wszystkim. Pojawiasz się po latach i nawet nie powiesz: hej, Tyler, co u ciebie? Cześć, Tyler, co u ciebie? Możesz podpisać? Poczekaj, muszę się zastanowić. Przykro mi, nie mogę. Możesz skończyć z tym teatrem? Odsyłasz mi te dokumenty, nawet ich nie otwierając. Podobnie jak ty moje listy. To śmieszne. Chcesz się zemścić? Nazwij to jak chcesz, ale nie podpiszę. Zostanę tak długo, aż podpiszesz. Wolisz kakao? Jak weszłaś? Klucz był pod doniczką. Nie dla ciebie. Dlatego tak ci śpieszno? Zawinąłeś w to rybę? Obrazkiem na zewnątrz. To Oskar, mój narzeczony.
Nadal jesteś moją żoną, ale tylko na papierze. Poza tym, to nie ja cię zdradziłam. Wiedziałem, że znowu z tym wyjdziesz. Obiecuję, że już nie będę, jak tylko podpiszesz. Rozpad pożycia. Tak, osobno, od ponad 5 lat. Posłuchaj. Przyrządzę rybę i przebiorę się. Potem pogadamy. Tylko się pośpiesz. Oskar na mnie czeka. Zdobyłeś sporo nagród. Douczyłem się. Zawsze nieźle gotowałeś. A ty jesteś teraz mścicielką wydziedziczonych. Międzynarodowe prawo rodzinne. Ach tak. Co ach tak? Nie sądziłem, że po tym, co się stało, będziesz zajmować się rodzinami. Może właśnie dlatego. Ręce do góry albo strzelam. Libby? Sienna. Dlaczego nacisnęłaś alarm? Nacisnąłeś alarm? Wtargnęłaś bez pozwolenia. Nieprawda. Weszłaś tu po cichu, używając zapasowego klucza. Włamanie. Nie wierzę. Naprawdę to zrobiłaś? Tak. Chyba nie każesz mnie aresztować. Zrobiłaś czy nie? Mści się i nie chcę podpisać papierów rozwodowych. Ciągle jesteście małżeństwem? Tak. To zmienia postać rzeczy. Jako twoja żona może wchodzić i wychodzić, kiedy chce. Od lat żyjemy osobno. Za to nie mogę jej aresztować. No dobra, nie było włamania. Ukradła nasze zdjęcie ślubne. Kradzież? Za to też nie. A co z tymi kręgami na polu kukurydzy? Doniesienie twojego ojca jeszcze się nie przedawniło. Zapomnij. Uszkodzenie mienia? Wiedziałam, że to nie były ufolutki. To ściągnęło wielu turystów do Perm. Zadeptali pole ojca i zniszczyli plony. Odbił sobie, pobierając opłatę za wstęp. Mimo to chodzi o uszkodzenie mienia. Pokryję szkody. Ile? 2000. Skąd mam wziąć teraz 2000 funtów? Może od rodziców? Nawet bogowie śmieją się z nami. Kochanie, to twoja komórka. Halo? Halo, jest Sienna. Mówi Sienna. Co za niespodzianka. Włączę głośnik, żeby twój ojciec też coś słyszał. Sienna! Miło słyszeć twój głos. Co u ciebie? Gdzie jesteś? Bardzo blisko. To wpadnij, jesteśmy w domu. Pomyślałam, że tata mógłby mnie odebrać, a po drodze podjechać do banku. Dobrze piszą o balu? O balu, owszem. Paparazzi. Tego nikt nie traktuje poważnie. Syn burmistrza ma romans z koleżanką po fachu. Ja też nie jestem przekupny. Ale może stronniczy, jak się do ciebie uśmiechnie. Dlaczego przegrałeś wczorajszy proces? Sienna ma piękne oczy, ale po prostu była lepsza ode mnie. Poza tym to nie romans. A co? Ożenię się z nią, tato. To takie śmieszne? Wziąłeś coś? To joga śmiechu. Prowadzimy razem z mamą terapię przeciwstresową.
Joga śmiechu? Wynalazek hinduskiego lekarza. Kiedy śmiejesz się minimum 90 sekund, to mózgowi się wydaje, że jesteś w dobrym humorze. Też powinnaś spróbować. Świetnie odpręża. Kim są jej rodzice? Dużo podróżują. Gdzie dokładnie w Cornwallii mieszkają? Nie mam pojęcia. Nie sprawdziłeś w internecie? Możesz Sienę zapytać o to wszystko, jak ją poznasz. Ufam jej. Z twoją matką też popełniłem ten błąd. Kawy? Nie, dziękuję. Chodź, dziecko. Wszystko się udało? Miło cię widzieć, skarbie. Dzień dobry, mamo. Jutro oddam ci pieniądze. Czy to znaczy, że zostajesz dłużej? Nie wyjdę, dopóki Tyler nie podpisze papierów rozwodowych. Dlaczego akurat teraz tak ci zależy na rozwodzie? Dlaczego wiedziałam, że o to zapytasz? Poznałaś innego? Nie czytacie gazet? W internecie nic nie ma. W mediach społecznościowych też. Nie wiedziałem, że jesteś aktywny w mediach społecznościowych. Bardziej niż twoja przyjaciółka. Szpiegowałeś ją? Jeden z nas musiał to zrobić. Od razu ci mówiłem, że nic nie znajdziesz. Dziwne. Dziś każdy zostawia ślady w sieci. Jakieś podanie o pracę, jakieś zdjęcia. Niekoniecznie, o mnie też niczego nie znajdziesz, chyba że na mojej stronie. A dlaczego pani adwokat Sienna Summer nie ma strony? Spróbuj przez jej kancelarię. Firmy państwa Summer z Cornwallii też nie znalazłem, chyba że jej rodzice handlują owczym nawozem. Ja nie mówiłem, że mają firmę. Ja? Deborah? Jaka Deborah? Ach, Deborah. Pamiętam. Ile to czasu minęło? Syn burmistrza i do tego konserwatywnego. Oskar w ogóle nie jest konserwatywny i nie jest zbyt blisko ze swoim ojcem. Myślę, że nasza córka nie wybrała go z uwagi na jego polityczne przekonania. Raczej dlatego, że jest dokładnym przeciwieństwem Tylera. Kochanie, mógłbyś się zająć grillem? Wszystko świeże z naszego ogródka, poza jagnięciną. Lubisz jagnięcinę? Tak. Masz ochotę posiekać zioła? Nic tu się nie zmieniło. Tata uważa, że nie opłaca się kupować nic większego, bo i tak przez pół roku podróżujemy po świecie. Wasza joga śmiechu chyba się opłaca. Bardziej niż pozyskiwanie energii z owczego nawozu. Cieszę się, że znów jesteś szczęśliwa. Bo jesteś, prawda? Tak. Nie rozumiem tylko, dlaczego Tyler mi to robi. Jakby sprawa z Naomi nie wystarczyła. Co mu po tym, że się stawia? Chyba nie myślisz, że do niego wrócę. Zaniosę warzywa i zaraz wracam. Nie musiałeś mówić o Tylerze. Był jej wielką miłością i zdradził ją z jej najlepszą przyjaciółką. O czym my wiedzieliśmy i nic jej nie powiedzieliśmy, bo nie chcieliśmy się mieszać w jej życie. I nadal mamy tak robić? Wiem, że masz wyrzuty sumienia, ale to jej droga. Ona sama musi wiedzieć, dokąd prowadzi.
Proszę. Jedzenie gotowe. Już idę. Tyler? Otwieraj te drzwi. Rozumiem, że chcesz zrezygnować z 50 tysięcy funtów, które podjęłam ze wspólnego konta. Oddawaj, to moje pieniądze. Nieprawda, nie podpisaliśmy intercyzy i pieniądze należą do wspólnego majątku. Szantażujesz mnie, zrezygnuję ze swojej części, jak podpiszesz mi rozwód. To szantaż, nieprawda. Wiesz, do czego to prowadzi? Co robicie? Bawimy się w łapanego. To moja stara znajoma i kiedyś często się w to bawiliśmy. Sienna, to jest Ivy. Cześć, moja córka. Monkey. Skarbie, dasz radę sama pójść do szkoły? My musimy jeszcze coś omówić. Jasne. Tylko nie na nowym rowerze. Najpierw musimy poćwiczyć. Jasne. Dlaczego nie wiedziałam, że Naomi zaszła w ciążę? Bo sam wtedy jeszcze nie wiedziałem. Wspólnie opiekujecie się mamą? Nie, tylko ja. Nawet nie próbuj. Nigdy nie zgadniesz kodu. Nawet dzieckiem nie potrafi się zająć. Jest inaczej niż myślisz. Parę rzeczy było inaczej niż myślałam. Gdybyście chociaż raz porozmawiały, możemy to zrobić teraz. Nie odpuścisz, prawda? Może Naomi chciałaby, żebyś w końcu był wolny. Dobra. Nadal mieszka na starej farmie? Nie. Tutaj? Nie. Znajdę adres i bez twojej pomocy. Nie wysilaj się, zawiozę cię. Świetnie. Wyjaśnimy sobie we trójkę parę spraw. Przepraszam, Oskar, że nie dzwoniłam. Zostanę tu kilka dni. Dawno nie widziałam rodziców. Nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Kocham cię. Pa. Twój Oskar nic nie wie. I się nie dowie. Czyżby Naomi mieszkała w latarni morskiej? Chodź.
Rzuciła się z tej skały? Tu rozsypaliśmy prochy. Tak chciała. Dowiedziała się o swojej chorobie, a potem wszystko poszło błyskawicznie. Rak. Tak. Chciała, żebym opiekował się małą, co było zresztą oczywiste. Ivy i tak częściej była ze mną. Wtedy najchętniej bym ją zamordowała, ale nie życzyłam jej śmierci. Bardzo mi was żal. Dlaczego nie podpiszesz tych papierów? Bo nie mogę. Matka Naomi, czyli babcia Ivy, myśli, że nadal jesteśmy małżeństwem i że razem wychowujemy małą. Deborah. Deborah? Tak jej powiedziałeś? Tak, kiedy przyjechała w zeszłym roku na krótko na pogrzeb Naomi. Tylko dlatego zgodziła się, żeby mała została ze mną. Inaczej mogłabym ją odebrać i zabrać do Stanów. Bo nigdy nie mieszkałeś z Naomi. To też. Poza tym jako samotny właściciel pubu nie mam idealnych warunków do wychowywania dziecka. Ciebie straciłem. Ale mam jeszcze Ivy i nie chcę tego zepsuć. Deborah nie musi się dowiedzieć, że nie jesteśmy już razem. A Ameryka jest daleko. Myślę, że nie czytają tam angielskich gazet. Też mi się tak wydaje. Ale Deborah przyjeżdża jutro. Chcę zobaczyć, jak mała sobie radzi. I co jej chciałeś powiedzieć? To samo, co w zeszłym roku. Że wyjechałaś z rodzicami i nie zdążysz wrócić. Nie uwierzy ci. Nie Deborah, którą znam. Racja. Dlatego miałbym pomysł. Hallo Sienna, ich bin's. To ja. Jakoś nie możemy się zdzwonić. Cieszę się, że u ciebie wszystko w porządku. Spróbuję jeszcze raz wieczorem. Kocham cię. Ich lieb dich auch. Tschüss. Oskar, darf ich dir... Przedstawiam ci Deborę. To pani wczoraj dzwoniła? Miło mi poznać. Mnie również. Znamy się z pana ojcem jeszcze z Cornwalli. Kiedyś tam mieszkałam. Naprawdę? To było 30 lat temu. Od pewnego czasu mieszkam w San Francisco. Tęskni pani za Cornwallią? Czasem. Ale nie dlatego przyjechałam. Deborah szuka adwokata. Edward polecił mi pana. Nie tylko jest moim synem, ale również świetnym adwokatem. O co chodzi? O prawo do opieki. To będzie wasz nowy dom. Skoro należysz do wyższej klasy, bez obaw, to tylko na kilka dni. Ładny, prawda? Po co tu jesteśmy? Pamiętacie Deborah, matkę Naomi? Będzie przez kilka dni waszym gościem. Wasza sypialnia i pokój gościnny są na górze. Obydwa z własnymi łazienkami, ręczniki, pościel, szlafroki, wszystko na miejscu. Artykuły spożywcze dostaniecie później. Burżuazyjna dekadencja. Musicie wyglądać statecznie, skoro chcecie grać dziadków Ivy. A ty? Ja gram jej zastępczą matkę. Czyli żonę Tylera. Ona jest żoną Tylera.
Już niedługo. Jeśli Deborah uwierzy w idealną rodzinkę i Tyler zachowa swoje prawo do opieki, to podpisze papiery rozwodowe. Uważasz, że to zadziała? Deborah nie wie, że nie mieszkamy razem. Nawet nie wiedziała, że Naomi jest chora. Nie wiem. Co proponujesz? Że wszyscy usiądziemy przy stole i będziemy się z tego śmiać? Wtedy przynajmniej bylibyśmy szczerzy. Czas, kiedy powinniśmy być szczerzy, już minął. Kilka osobistych rzeczy będzie nam potrzebne. Tu macie wszystko. Markowe ciuchy. Sam wczoraj mówiłeś, że jesteśmy coś winni naszej córce. Od razu wiedziałam, że znacie się lepiej. Dlaczego? Bo wasze zdjęcie jeszcze wczoraj wisiało na ścianie. Poznałaś ją? Będzie spała z tobą w łóżku, jak będzie grać moją mamę? Nie będzie. Będę spała u rodziców, ale możemy cię tam odwiedzać. Koniecznie. Kiedy Deborah przyjeżdża? O 15:30 pociągiem. Czy muszę do niej mówić, babciu? Znam ją tylko z pogrzebu mamy. Byłoby dobrze. Najważniejsze, żebym nie musiała jechać z nią do Ameryki. Nie będziesz musiała, obiecuję. Sprowadź rower na dół. Winna. Uniewinniona. Teraz wyglądasz jak dawniej. Jeszcze nigdy nie widziałam cię w garniturze. A ja ciebie w takiej sukni. Ładnie wyglądasz. Ty też. Dziękuję. Oby Deborah uwierzyła, że się zmieniliśmy. Może ona też się zmieniła. Kiedyś Deborah była jedną z nas, zanim zaszła w ciążę. I nie była szczególnie grzeczna. My w porównaniu z nią byliśmy aniołkami. Wszystko w porządku? Mam nadzieję, że moi rodzice przypomną Deborze stare czasy. Jesteś sprytna. Walka psychologiczna, co? Twoja strategia? Jesteś robiącym karierę kucharzem, specjalistą od potraw regionalnych. Ty natomiast nie możesz robić kariery w Bristolu. Rzeczywiście nie mogę. Muszę cię ustawić za ladą. Zawsze tak sobie wyobrażałeś moją karierę. Odziedziczyłem tę knajpę. Mogłeś ją sprzedać i pracować w jakiejś gar kuchni w Bristolu, żebym musiał słuchać rozkazów jakiegoś nadętego szefa. Ja też musiałam przejść daleką drogę, żeby być samodzielną. Teraz oboje mamy to, czego chcieliśmy. Zawodowo. I dobrze. Dobrze. Jeszcze coś? Poza tym wiemy wszystko o sobie. Ivy nie wie. Musimy jej opowiedzieć. Co powiesz Oskarowi? A to już mój problem. Widzisz księżyc? Tak. Jesteś w samochodzie? Nie. Czyli rozumiem, że jeszcze nie wracasz. Jest jeszcze kilka rzeczy, które tutaj muszę wyjaśnić. Nie śpiesz się. Ja też mam zajęcie. Mojego ojca odwiedziła kobieta. Pierwsza od ilu lat?
Nie mam pojęcia. Rzekomo to jego stara koleżanka. A te sprawy, które musisz załatwić, to nie są jakieś problemy? Powiedziałabyś mi, prawda? Nie martw się. W takim razie... Miłych snów. Tata Oskara jest burmistrzem, prawda? Tak. Dlatego chcesz za niego wyjść? Nie po to ci o tym powiedziałem, żebyś teraz wypytywała Sienę. Nie ma z tym problemu. Chcę wyjść za Oskara, bo jest szarmancki i wielkoduszny. Gdzie się poznaliście? Na procesie. Jakie romantyczne. Potem zabrał mnie na lot nad miastem swoim helikopterem. Umie latać? Tak. I jeździć na nartach, wspinać się i nurkować. Tata też umie nurkować, ale nie z rekinami. Z prawdziwymi rekinami? Tak. Fajnie posłuchać, czego to ten Oskar nie potrafi, ale czy mała nie powinna się dowiedzieć, jak my się poznaliśmy? A jak się poznaliście? Tutaj. W kukurydzianym labiryncie? Nie, pomagaliśmy w żniwach, żeby podreperować nasz budżet. Wtedy Sienne wpadła na pomysł tych kręgów. To wy je zrobiliście? Czyli to nie było UFO? Większość takich kręgów jest zrobiona przez ludzi. A inne? Może to jednak były ufolutki, ale skoro tu jesteśmy, to możemy sprawdzić, kto pierwszy znajdzie wyjście. Chodź tu. Zasłużyłaś na nagrodę. Pizza, spaghetti czy lody? Pizza i spaghetti. Lodów nie? Lody też. Opowiedz, Sienie, co lubisz oprócz lodów? Niech zgadnę. Kluski z sosem pomidorowym i pizzę. I najchętniej codziennie. Nie mogę jej tego oduczyć. A ja lubię jagnięcinę z sosem miętowym i zielonym groszkiem. Ale nie lubi ryb. Ivy w ogóle nie je zwierząt, bo za bardzo je lubi. Szczególnie psy. Ja kocham koty i konie. Umiesz jeździć konno? Oczywiście. Zapamiętacie to wszystko? Ważne, żeby Debora uwierzyła, że od roku mieszkamy razem i świetnie się znamy. To łatwe. Sienie podoba się wszystko to, co się podobało też mamie. Tata mówi, że byłyście przyjaciółkami. Nawet najlepszymi. Nawzajem nauczyłyśmy się jeździć na rowerze, trzymając się jedną ręką. Puść ją. Trzymaj się dobrze. Raz, dwa, trzy. Zawsze pociąg się spóźnia, a dzisiaj akurat nie. Nie powód, żeby samemu być niepunktualnym. Przepraszamy, ćwiczyliśmy jazdę na rowerze. Grunt, że już jesteśmy. Witaj, Deboro. Dla ciebie nadal pani Marsz. Dzień dobry, pani Marsz. Sienna. Sienna? 7 lat cię nie widziałam. Przywitaj się. Halo. Dzień dobry, babciu. A może też muszę mówić pani Marsz? Nie, nie musisz. Witaj, Ivy. Gut. Chodźmy. Jak minęła pani podróż? Nadal sam łowisz ryby? Dla gości, owszem. Nie jadam ryby. Nie ma sprawy. Sienna też nie. Wegetarianka? Nie. A ja owszem, masowa hodowla zwierząt i odławianie ryb, że też sumienie was nie gryzie. Tata umie też ugotować kluski z sosem pomidorowym i to bardzo szybko, jak mi pomożesz. Dziecko pomaga w kuchni?
Przykro mi, że nie zdążyłam na pogrzeb Naomi. Zostawić dziecko w taki dzień. Akurat nie mogłam. Trudno mi było wrócić tak szybko z Borneo. Tyler mówił, że byliście w Afryce Południowej. Bo tak było. Jedna z plaż nazywała się Borneo. Pierwszy raz słyszę. Mało znana. Bo woda zimna. Nie tak zimna jak te kluski. To musi być talerz Ivy. Woli letnie kluski. Małpko, jedzenie. Zanim zejdzie, chciałam uprzedzić, że zaangażowałam adwokata, który poinformował mnie o moich prawach do opieki nad wnuczką. Jeśli będę miała najmniejsze wątpliwości, że Ivy jest tu dobrze, skorzystam z moich praw. Jasne? Guten Appetit. Smacznego. Wygląda pysznie. Są. Ginger. Ginger. Larry. Zaangażowaliście sobowtóry? To naprawdę wy? Debora. Miła jak zwykle. Nic się nie zmieniłaś. W przeciwieństwie do was. Pomyśleliśmy, że możemy jutro pojechać na wycieczkę. Zobaczyć ekologiczny projekt ogrodu. Jeśli ulży to waszemu sumieniu, chodź, przygotowaliśmy coś. A tak dobrze szło. Nie pomyślałabym, że się czegoś takiego dorobicie. Ciągle pracujesz jako nauczycielka? Tydzień temu przeszłam na emeryturę. No to wypijmy za zasłużony stan spoczynku i za ponowne spotkanie. Usiądźmy. Dlatego masz teraz tyle czasu. Miałabym czas zająć się Ivy, jeśli Tyler nie spełnia przekonująco obowiązku wychowawczego. Wydaje mi się, że małej niczego nie brakuje. Zobaczymy. Chcemy, żebyś wiedziała, że bardzo nam przykro z powodu Naomi. Wyobrażamy sobie, jak trudno jest ci się z tym pogodzić. Jeśli chciałabyś pogadać, nie krępuj się. Nie jestem zwolenniczką terapii śmiechem, to jakiś hokus pokus. Naszemu życiu dodało to wiele uroku. To prawda. Świetnie ci poszło. Nie było trudno. Siena jest fajna. To prawda. Dlaczego nie miałeś dziecka z nią, tylko z mamą? Dobre pytanie. Pewnie dlatego, że byłem idiotą. Ale gdybyś nie był idiotą, nie byłoby mnie. A ty jesteś najlepsza. Kocham cię, tato. Ja ciebie też.
Cześć, Libby. Dzień dobry. Co się dzieje? UFO na polu kukurydzy. Bardzo śmieszne. Kelly wjechał traktorem do rowu. Pewnie miał sporo promili. Dokąd jedziecie? Do Edenu. Ta pani to nie UFO, tylko babcia Ivy, Deborah Marsh. Przyjechała na kilka dni. Jedźcie tędy i drugim zjazdem w lewo. Tropikalny klimat. Dlaczego nie wykorzystałaś swoich talentów i nie znalazłaś sobie faceta, który dotrzymuje obietnic? Długo nad tym myślałam, ale nie mogłam zrobić tego Ivy. Rozumiem. Co to za kolorowe liście? W ten sposób się pokazuje, że myśli się o tych, co są w niebie. Jak mama. A dla niej też możemy taki zawiesić? Spójrzcie na mnie. Tato, zobacz. Pięknie. Siena nauczyła się prowadzić jedną ręką, ale podstawy ma ode mnie. Pewnie wiele rzeczy zrobiłabym inaczej. Nie wiem, czy na twoim miejscu wybaczyłabym Naomi, ale doceniam, że potrafiłaś to zrobić i zajmujesz się jej córką. Jeśli nadal chcesz to robić i będziesz z Tylerem, nie widzę powodu, żeby dochodzić swoich praw do opieki nad Ivy. Ale zanim jutro wyjadę, chciałabym ustalić kilka szczegółów odnośnie wychowania Ivy. Mój adwokat przyjedzie tutaj. Damy radę. Do zobaczenia. Świetnie poszło, prawda? Ale co? Pewnie chodzi o to, że jutro już nie będziemy rodziną. Może jeszcze dzisiaj moglibyśmy coś zrobić razem? Może jakieś życzenie? Mogę wybrać? Jasne. Okej. Was du willst. Hast du das alles aufgehoben? Jeszcze wszystko masz. Tak. Nawet twoje plany. A jak się robi takie kręgi? Najpierw potrzebny jest długi kij i lina i takie deski. Za duże dla mnie. Wiem i dlatego zmniejszym ją. Robienie kręgów jest męczące. Jest taka podobna do Naomi. Moje geny się nie przebiły. Masz jeszcze chwilę?
Danke. Dziękuję. Für alles. Za wszystko. Und dein Teil des... A twoja część umowy? Ich unterschreibe die Papiere, sobald... Jak tylko Deborah wyjedzie, podpiszę papiery. Rozumiem, że ciągle jesteś na mnie zła, ale zawsze wiedziałem, że odejdziesz, że to tutaj ci nie wystarcza. Wiesz od kiedy? Od kiedy staliśmy na polu kukurydzy i powiedziałaś, że masz przed sobą jeszcze całe życie. Byliśmy tacy młodzi. Ja zawsze byłem pewny, że chcę być z tobą. Jakoś tego nie zauważyłam. Sam nie wiem, dlaczego to zrobiłem. Może chciałem ci ułatwić? Jasne. Ciągle się kłóciliśmy. Wtedy, kiedy poszedłeś do Naomi, też. Uwierz mi, że niczego w życiu nie żałuję bardziej niż tamtej nocy. Czy o tym pisałeś w swoich listach? I o tym, że nie jestem z Naomi, że nie mieszkamy razem i że jest Ivy. Tato? Co, skarbie? Jestem zmęczona. Zaraz pojedziemy do domu. Nie możemy spać tutaj? W łóżku Sieny? Dzień dobry. Pewnie jeszcze śpisz. Też bym chciał, ale może dzisiaj wieczorem będziemy się mogli spotkać. Przyjeżdżam do Cornwalli w sprawach zawodowych. Może znajdziesz dla mnie chwilę czasu. Gdzie ja cię w ogóle znajdę? Do zobaczenia. Buziaki. Dzień dobry. Ivy pyta, czy masz może kakao i czy może wziąć sobie tę żyrafę. Tak, tylko szybko. Deborah pewnie już czeka. To, co powiedziałeś wczoraj, rozumiem cię, ale nie potrafię zapomnieć. Jest nowy krąg na polu. Naprawdę? Mogę zobaczyć? Pierwszy od ponad 7 lat. To mój adwokat. Poznajcie się, panowie. Oscar Finley, ojciec Ivy. Tyler Banks. Miło poznać. Kawa z mlekiem sojowym. A to żona Tylera. Wszystko w porządku? Pójdę się odświeżyć po podróży. Albo się przesłyszałem, albo przemilczałaś bardzo ważny detal ze swojego życia. To inaczej niż myślisz. Wiesz, że nawet z prawnego punktu widzenia to nie jest żaden argument. Naprawdę mogę ci to wyjaśnić. Wyjaśniłaś mu? Ty mu powiedz, to twoja wina. To inaczej niż pan myśli. Nie chcę być małostkowy, ale takie wytłumaczenie mi nie wystarczy. Bo to długa historia, którą ci szczegółowo opowiem, ale potem. Mógłbyś teraz udawać, że mnie nie znasz? Proszę. Chodź, śmiej się ze mną. Wcale nie jest mi do śmiechu. Dlaczego? Wszystko wyszło jak chciałaś. W końcu możemy wskoczyć w nasze stare ciuchy i wrócić do naszego małego, skromnego domku. No właśnie, tylko że mnie się tutaj podoba. W takim feudalnym pałacu? Nie uważasz, że jesteśmy za starzy na ciągłe protesty?
Co przysięgaliśmy sobie podczas ślubu na plaży? Nie jesteśmy małżeństwem. Może nie dla świata, ale tutaj w środku, owszem. Wolność to móc być tym, kim się naprawdę jest. Wmawiasz coś sobie. Wysłaliśmy córkę na najlepszy uniwersytet. Stała się taką osobą, jakie wtedy chcieliśmy zwalczać. Za nasze zajęcie bierzemy pieniądze, a rowerami jeździmy tylko dlatego, że straciłeś prawo jazdy. Poza tym to zdrowsze. Od dawna jesteśmy częścią establishmentu, a skoro chcesz wrócić do swojej wolności, to proszę bardzo. Dobrze, do końca lata. Ale potem ponegocjujemy. Chcę, żeby Ivy po szkole była pod opieką któregoś z was, ale nie tutaj, w pubie. Dzieciom nie wolno przebywać w pomieszczeniach, w których sprzedaje się alkohol. To nie problem. Poza tym chcę zachować prawo do współdecydowania w kwestii każdej kolejnej szkoły. Za to będę partycypować w kosztach w odpowiedniej kwocie. Brzmi fair. Niestety nie będę mogła przyjeżdżać regularnie, żeby sprawdzać, czy trzymacie się moich zaleceń. Nie będzie takiej konieczności. W moim imieniu zajmie się tym pan Finley. To wszystko? Jeśli o mnie chodzi, tak. Zgadza się pani, żebym porozmawiał z państwem na osobności? Oczywiście. Pójdę na spacer. Dobrze mi to zrobi. Do zobaczenia. No a teraz chciałbym usłyszeć długą historię. Dobra, ale nie tutaj. Dlaczego nic nie mówiłaś? A co miałam powiedzieć? Że moi rodzice są podstarzałymi hipisami i nawet nie próbowali mnie przekonać, żebym nie wychodziła za pierwszego, z którym obściskiwałam się na plaży? Podobno seks dwa razy z tą samą osobą to już establishment. Myślałam, że Tyler jest moją wielką miłością, a ty co myślałeś, mając 18 lat? Próbowałem nie zamykać sobie żadnych możliwości, ale teraz już nie chcę. Ja też nie, już dawno byłabym rozwiedziona, gdybyś się wcześniej tym zajęła. Nie pomyślałam, że mi się tak szybko oświadczysz. Poza tym twój ojciec, myślałaś, że nie mam własnej woli? Nie, znaczy tak. Nawet mnie ojcu nie przedstawiłeś. Punkt dla ciebie. Jak tylko Debora wyjedzie, Tyler podpisze papiery rozwodowe. Będę jej pisać od czasu do czasu, że wszystko jest w porządku. Wiesz, że nie mogę. Zapomnieć? Okłamać Debory. Mówisz poważnie? Jest moją klientką, a ja twoją narzeczoną. Znaczy prawie. To nie ułatwia sprawy. Tu nie chodzi o nas. Wiesz, co robisz, Ivy? Właśnie straciła matkę. Ma teraz także stracić ojca, bo jesteś takim uczciwym adwokatem? Może Tyler nie musi stracić Ivy? Nie rozumiem cię. Czyli jednak sąd. Dla sądu najważniejsze jest dobro dziecka. Gorzej, jak sąd inaczej wyobraża sobie dobro dziecka. Musisz pokazać, że tu jest centrum świata. Ivy z jej przyjaciółmi, szkołą i tobą. A do opieki możesz zawsze kogoś zaangażować. Gdyby to było takie proste, już dawno bym to zrobił. Ale skoro sprawa ma rzeczywiście trafić do sądu, to chciałbym, żebyś nas reprezentowała. Mam stanąć w sądzie przeciwko Oskarowi? Chyba nie po raz pierwszy. Ostatnio przecież nawet z nim wygrałaś. Tak, ale co ale? Nie byłam zaangażowana prywatnie i nie stałam między dwoma mężczyznami. Stoisz między dwoma mężczyznami? Mówię o konflikcie interesów. Może Oskarowi uda się dogadać z Deborą? W końcu nurkował z rekinami. Ale był w klatce. Wiedziałem, że to jakiś trik. Zrobiliście ze mnie idiotkę, wszyscy. Wiem, że to wszystko zmienia i nie ułatwia sprawy, ale proszę spojrzeć na okoliczności. Może jeszcze przemyśli pani swoją decyzję, zanim podejmie pani konkretne kroki.
Pomogę ci. Dałam sobie radę. Wyobrażam sobie, co sobie myślisz, ale Tyler naprawdę kocha Ivy bardziej niż wszystko na świecie. Tylko dlatego mu pomogliśmy. Nie brońcie go. Tyler Banks nie jest lepszy niż ojciec Naomi. Udało mu się nawet złamać dwa serca. Nie wiem, czy można tu Sienę porównać z Naomi. Twoja córka nie umarła przez niego. Odważna teoria. Larry, spokojnie. Tak samo ty mogłabyś robić sobie wyrzuty, że zawiodłaś Naomi. Naomi chciała koniecznie urodzić to dziecko, bo chciała Tylera. Błagałam ją, żeby nie robiła tego samego błędu, co ja wtedy. Wszystko jak grochem o ścianę. Wiedziałam, że Tyler nigdy nie będzie z Naomi. Nawet jeśli Sienna go opuści. I właśnie tak się stało. Tu chyba nie chodzi o wzajemne zrzucanie na siebie winy. Właśnie o to chodzi. Larry ma rację. Opuściłam swoją córkę i z moją wnuczką nie popełnię tego błędu. Deborah, proszę. Chyba mieliśmy zlikwidować napięcie. Jednak odgadłaś hasło. Data naszego ślubu. Nie da się zmienić ustawień. A papiery? Proszę. Podpisałeś. Wypełniłaś swoją część umowy i nawet więcej. A jak się nie uda? Nawet wtedy. Ale uda się, prawda? Obiecuję, że zrobię wszystko, żebyś została z tatą. Do tego czasu żyrafa będzie cię pilnować. Dobranoc. To wszystko, co zabierasz? Więcej nie potrzebujemy. W willi jest wszystko. Wnosi pani o przyznanie pani wyłącznego prawa do opieki nad pani wnuczką Ivy. Tak, moja córka zmarła. Współczuję. Dlaczego pani uważa, że Ivy nie powinna zostać z ojcem? Moja klientka podkreśla fakt, że pan Banks nigdy nie był w związku z jej córką, a ponadto jest przekonana, że nie posiada on ani pieczołowitości, ani siły charakteru, żeby być dla jej wnuczki wzorem do naśladowania. Właśnie tak. Czy wie pan, co pani Marsh ma na myśli? Chodzi pewnie o małe oszustwo, którego dopuścił się pan Banks w obawie przed działaniami pani Marsh. Małe oszustwo? To miało być małe oszustwo? Proszę się uspokoić. O co dokładnie chodziło? Twierdził, że cały czas jest żonaty. Pani Marsh, bo to prawda. Wodził mnie za nos. Pani Marsh, jak kompletną idiotkę. Jeśli nie umie się pani zachować przed sądem, będę musiała wyprosić panią z sali. Proszę usiąść. Dlaczego w takiej sytuacji nie ma tu pana żony? Bo ja jestem jego żoną. Trzeba przyznać, że to ciekawy zwrot akcji. Alles
Zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Czy nie odbywa się dzisiaj przesłuchanie w sprawie Marsz przeciwko Banks? Tak. Dziękuję. Czy nie jest pan? Owszem, jestem burmistrzem. Edward Finlay. Miło mi. A państwo? Larry i Ginger Summer. Przyszli teściowie Oscara. I nadal teściowie pana Banksa. Wiem, że to nie była odpowiednia droga, ale zobaczyłam, że pan Banks jest bardzo troskliwym ojcem, który nade wszystko kocha swoją córkę i który zrobiłby dla niej wszystko, nawet łamiąc pewne zasady. Dlatego jestem tutaj dzisiaj i reprezentuję go przed sądem. Jestem przekonana, że pan Banks jest dla Ivy najważniejszą osobą i że ona go potrzebuje. To człowiek, który był przy niej od początku, w przeciwieństwie do pani Marsh. Tu Ivy czuje się bezpiecznie. Tutaj jest jej dom. Skoro pan Banks jest taki idealny, to dlaczego chce się pani z nim rozwieść? To ja. Ja jestem powodem. Pan Finlay o niczym nie wiedział. Czyli państwa zdjęcie nie było tylko kaczką dziennikarską? Może powinnam przynieść sobie paczkę popcornu i spróbować zrozumieć tę przedziwną sytuację. Mimo, a może właśnie z powodu tych prywatnych powiązań, nie chodzi nam o to, kto wygra ten proces, lecz o to, co dla Ivy będzie najlepsze. Dziecko zawsze zdecyduje się na osobę, z którą jest najbardziej związane emocjonalnie. Nie zawsze jest to osoba najlepsza dla dziecka. Przede wszystkim nie po takim teatrze, który urządziliście dla pani Marsh. Szczególnie jako adwokaci powinniście to zrozumieć. A może są państwo innego zdania? Przepraszam, ale jak tak na pana patrzę, czy my się skądś nie znamy? Miał pan kiedyś inną fryzurę. Może afro? Spójrz, Ginger, przecież to... To przecież... Eddie? Nie wierzę. Afro Eddie, najlepszy surfer w okolicy. I największy podrywacz. Ale numer. Zostałeś burmistrzem. Nieźle wyprowadziłeś w pole wyborców. Idą. Hej, Monkey. Skarbie. Zrobiłem, co się dało. Nie mogę dotrzymać obietnicy. Jak chcesz, zrobimy dla ciebie tu, w Perrin, wielkie pożegnanie. My wszyscy. Chcesz? Dziękuję, że byłeś fair. Niestety, Deborah nie. Wiedziałam, że tak będzie. Myślałam, że mam lepsze argumenty. Też tak myślałem. Co z nami będzie? Za kilka dni będę rozwiedziona. Przyjmiesz moje oświadczyny? Jeśli tylko mnie zapytasz. Cały czas tego chcę. Najpierw przyjęcie dla Ivy. Tyle jestem w stanie zaczekać. Pod jednym warunkiem. Żadnej prasy. Na tym przyjęciu też nie. Chcesz na nie przyjść? Mam coś do obgadania z rodzicami Sieny. O waszej, naszej wspólnej przyszłości.
Chyba dopadła go przeszłość. Ciekawe, czy ma to coś wspólnego z Deborą. Wolisz to niż surfing? To przecież nie jest sport. Spróbuj. Prościzna. Gratuluję. Zobaczymy na polu. Nadal ze sobą konkurują. Edward zawsze chciał być pierwszy. We wszystkim. U ciebie też? Dlaczego tak myślisz? Wtedy też się dobrze dogadywaliście. Teraz również poprosiłaś go o pomoc. A kogo miałam prosić? Nie wiem. Przyniosę ciasto. Twoja mama i ja zaplatałyśmy sobie tak włosy, jak byłyśmy małe. Wiem, że tata był idiotą. Mimo to cię lubię. Gdybyście się nie rozwiedli, to moglibyście zostać moimi rodzicami. Nie musiałabym jechać do Ameryki. Możesz odwiedzać tatę, kiedy tylko będziesz chciała. Mnie też. Kiedy jedziemy na lotnisko? Dopiero po przyjęciu. Dopiero wtedy? Jesteś najważniejszym gościem. Impreza zamknięta. Dobrze wyglądasz. Ty też. Pomyślałem, że na pożegnanie zrobię dobre wrażenie. Szkoda, że tak wyszło. Z nami? Z wami. Nie musi być ci przykro. To ja wszystko zepsułem. Od początku. Szkoda, że ty i Ivy ponosicie za to konsekwencje. Życzę ci, żebyś była szczęśliwa. Oscar to fajny facet. W przeciwieństwie do mnie, on wszystko robi jak trzeba. Niech cię uściskam. Na pewno już na ciebie czeka. Do zobaczenia. Larry Summer, akurat ten stary hipis. Mówił, że ty też byłeś hipisem. Gadać to on potrafi. Już ja mu pokażę na polu golfowym. W surfingu nie mogłem go pobić, ale w golfie załatwię go. Ojciec do ciebie mówi. Od kiedy surfujesz? Golf. Nie wiedziałam, że umiesz grać w golfa. Musiałem. Co niedziela po kościele. To był jeden z powodów, dlaczego w wieku 16 lat wyprowadziłem się z domu. Coś jest nie tak z decyzją o rozwodzie. Sędzia zapewniał mnie, że dzisiaj już na pewno będzie. Mam do niego zadzwonić? Zadzwoń. Gdzie są właściwie Ivy i Tyler? Już dawno powinni tu być. Może ją uprowadził, nawet bym go zrozumiał. Jest tu Ivy? Nie, a co? Uciekła. Jej rower zniknął. Dzwoniłem już do Libii. Szukają jej. Jak to się mogło stać? No właśnie. Ciekawe, pani Marsh. Zupełnie nie rozumiem. Pani tylko rozdzieliła dziecko z ojcem. Wszyscy jej poszukamy. Wy pojedziecie do domu? Może tam jest. Edward i Debra, wy zostaniecie tu. Jedź z Tylerem. Znacie okolice. Ja pojadę do latarni morskiej. Jeśli ktoś się znajdzie, proszę dzwonić. Przepraszam. Nie widzieli państwo małej dziewczynki na rowerze? Nie. Thank you.
Ivy! 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 Dziękuję. Miałam nadzieję, że z Ivy będę miała drugą szansę. Ją pewnie też straciłam. Co ty wyprawiasz? Siena powiedziała, że pojadę do Ameryki po przyjęciu. I pomyślałaś, że bez ciebie przyjęcie w ogóle się nie zacznie. Schowała się w kukurydzianym labiryncie? Nie wiedziałam, że oddali ci już prawo jazdy. Nie oddali. Nie rozumiem. Coś poszło nie tak na rozwodzie? Może nie powinnaś się rozwodzić. Dlaczego naprawdę czekałaś tyle lat? Dlaczego nie przyjechałaś wcześniej? Dlaczego wtedy się nie mieszałeś, a teraz tak? Bo uważam, że popełniłem błąd. Nawet jeśli mama myśli inaczej. Nieważne, co czuję do Tylera. Nie mogłabym już mu zaufać. To nie zaufanie czy miłość przestały was łączyć, tylko wyobrażenie, że jedno nie skrzywdzi drugiego. Ale w związku to normalne, że ludzie się ranią. Każdy z nas ma inne potrzeby, inne oczekiwania. I wszyscy robią błędy. Jeder von uns hat verschiedene Bedürfnisse, verschiedene Erwartungen. Und alle machen Fehler. Wie kommt man darüber hin? Jak sobie z tym poradzić? Indem man verzeiht. Wybaczając. Hast du Naomi nicht auch? Wybaczyłaś Naomi? Ach, Papa. Tato. My baby. Dziecko moje. Do wesela się zagoi. Ale nie mogę lecieć, prawda? Jeśli nie chcesz, nie musisz jechać ze mną, naprawdę? Byłam zła na twojego tatę. Z powodu mamy. Ale ty możesz na niego liczyć. I zawsze będzie mogła. Tato, a może babcia może mieszkać z nami? Nie będzie sama. Dlaczego nie? Sporo możesz się od niej nauczyć. Miejsca mamy dosyć. I lubi zwierzątka. Tak jak ja.
Party findet nicht statt, oder? Nie będzie przyjęcia? Nein. Nie. Und naszych zaręczyn też nie będzie. Wmieszałeś się. Myślałam, że postanowiliśmy się nie mieszać. Nie postanowiliśmy, nie? Tylko dlatego, że ci się nie sprzeciwiam, to nie znaczy, że jestem tego samego zdania. A dlaczego nie powiesz mi otwarcie, co myślisz? A zmieniłoby to twoje zdanie? Chyba mi nie powiesz, że po tylu latach z tobą nie jestem gotowa na kompromisy. Tu chodzi o miłość. Kocha się albo tego, albo innego. Oskar, jesteś najlepszym człowiekiem, jakiego znam. I za to cię kocham, ale nie mogę za ciebie wyjść. Wiem. Papiery nie były podpisane. Dlatego nie ma wyroku. Widziałam, jak Tyler je podpisywał. On tak, ale ty nie. Zapomniałaś. Wyprałaś. Może nigdy tak naprawdę tego nie chciałaś. Przykro mi. Wybacz. A jeśli podejmuję złą decyzję? Moja matka też mnie tak zapytała, jak związałem się z tobą. Twoja matka nie była pewna, czy jestem dla ciebie odpowiednią kobietą? W porównaniu z Vivien Lancaster? Nigdy mi o niej nie mówiłeś. Była bogata, rozpieszczona, ale zawsze tego samego zdania, co ja. Może powinieneś był się z nią ożenić. Miałbyś spokojniejsze życie. Na pewno. Spokojne, przyjemne życie. Bez wielkich dramatów, ale i bez niespodzianek. I tylko dlatego, że ty wybrałeś niespodzianki, musisz namawiać do tego swoją córkę. Nie, ona wybrała miłość. Już dawno temu. Tak jak ty? Tak jak ja. Idź do swojego księcia. Wszystko w porządku? Tak. Deborah? Dziękuję. Dobrze, że w pobliżu nie było paparazzi. W naszym życiu nie wszystko wygląda tak, jak kiedyś sobie wyobrażaliśmy. Na zdrowie. Szczerze mówiąc, wielu rzeczy z tamtych czasów nie pamiętam. Kto nie pamięta lat 70. i 80., ten ich nie przeżył. Idę zobaczyć, co z Ginger i Ivy. Ivy chyba nie jest naszą wnuczką. To bym pamiętała. To znaczy, że my nigdy nie? Nie. Właściwie szkoda. Może mielibyśmy więcej szczęścia w miłości? Kto wie? Ale skoro zamierzasz tu zostać, przydałaby mi się First Lady. Cały ty, jak zwykle, minąłeś się z celem. Przepraszam. Mam nadzieję, że Ivy się nie obudziła. Będzie teraz u nas częściej? Tak, jeden powód więcej, żeby nie wracać do domku ogrodowego. Dlaczego? Sienna się tam wychowała. To były dobre czasy, ale nie chcę do nich wracać. Jeśli ty chcesz, proszę bardzo, ja zostaję tutaj.
Może powinnaś to omówić najpierw z właścicielem. Możesz mu od razu powiedzieć, że coś popsuliśmy. Że ty popsułeś. Dobrze. Masz numer? Tak. Proszę. Ja? Słucham. Halo? Tu? Ty? Chciałaś rozmawiać z właścicielem. Kupiłeś ten dom? Sama powiedziałaś, że od dawna należymy do establishmentu. Czyli jednak po cichu lubisz golfa i szybkie samochody. Tak. I takie sukienki też. Larry Summer. Tylko nie wymagaj ode mnie, żebym zrobił z ciebie prawdziwą panią Summer. To nawet dla mnie przesada. Znowu nie możesz odpalić? Chyba jesteś na niewłaściwym kutrze. Nie. Przedtem byłam. Hej, wy tam. Ciągle małżonkowie. Dzięki za pomoc w poszukiwaniach. Dobrze, że małej nic się nie stało, ale nie dlatego przyszłam. Ten nowy krąg na polu został odkryty tego dnia, kiedy mi powiedzieliście, że znów jesteście razem. Ponieważ nie wierzę w przypadki i w ufolutki, poszperałam i znalazłam kilku świadków. Widzieli samochód Tylera na polu mojego ojca. Dobra, przyznaję się do winy. Tym razem Sienna nie ma z tym nic wspólnego. Muszę cię aresztować. Libby aresztuje nas oboje, jak wrócimy. Będziemy w jednej celi. Nieźle. Ale może to zniszczyć pani karierę w kancelarii w Bristolu, pani Summer. I tak zamierzałam założyć własną kancelarię, panie Banks.